Nie. o, tak nie, dobra. Dobra, teraz tak, przyjadam. Tak, dobra, to wskoczyć pięknie. Jest, wytryszak i lecimy. Uuu, świetliste rękawice. Nice. O, posążek Seluny. Seluna Idol, really? Are you in need of a paperweight? To masz. Trzymaj. Księżycowa panno, miej w swojej opiece tych z nas, którzy nie odwrócą się od ciebie nigdy. Czy robiłem tą lepszą kuźnię? Tak. Tak, robiłem. Robimy jak najbardziej. Blood. Don't waste a step. Kurde, wkurzają mi te klawisze znowu, nie? Musi być tak jednak. Tak czy tak? Czekaj, jak on mówi. Dobra, tam mamy jakieś przejście też znowu. Nie, wiesz co, dwa pancerze sobie wykułem. Ten średni, ten ciężki, a tarczę znalazłem. Całkiem fajną. Generalnie to tylko dwie rudy znalazłem, żeby móc coś wykuć. Na razie nic więcej nie miałem, jeśli chodzi o mitryl. Jedynie co, to w tej słabszej kuźni to wykupiłem sobie sztylecik. O, ale na razie to tylko tyle, nie? Teraz w sumie tak de facto poszukuję Damona. Tego Tieflinga. Z tego gaju, nie? Bo trochę zważywiłem i za szybko ich tam wypuściłem do Wrót Baldura, nie? I między innymi wisi mi quest od Karly, żeby ją ulepszyć. I inne te rzeczy do kraftowania, nie? Bo okazuje się, że może kraftować, nie? Zmieniłeś na Warlock Ranger Dualista? No ja możliwe, że wezmę sobie poziom pierwszy fightera tylko i wyłącznie, bo jak się okazuje jednak, masz fita i styl walki, jeśli chodzi o dual wielding. I fita, tak jak rogue może mieć, no to stylu walki nie posiada, więc... żeby lepiej zarządzać dual wieldingiem, to fighter pierwszego poziomu.
No. Ranger też może być, tylko musiałbym go na dwa poziomy wkaszanić, nie? Więc to tak średnio, dlatego fighter na pierwszym poziomie, jak dostaje ten styl walki, no to jest gites, nie? Ale mówię, jeszcze trochę mi brakuje, żeby wbić ten poziom. Ło kurde, ta kamera wkurzająca jest niesamowicie. Ło kurde. Kto to widział? Dobra. Do czegoś. Okej. Poszukaj domu zdrowień. Nice, kurde. Te mapy są gigantyczne, nie? El masakre. Dobra, i teraz tak. Kurde. Ile? Jeszcze jest sporo tego, holy shit. Dobra. Idziemy. Że nie będziemy w stanie tutaj przejść, ale zobaczymy teraz. O, autosave, uwaga. Coś się będzie działo. A, bo to są wieże już. Holy shit. Dlatego. Dobra, dawaj mi lampę. Jest ta lampa? Nie, to jest ta lampa. Spadaj mi na drzewo. Okej. Okay. Wygląda na to, że 100 lat temu istniał rosnący w siłę opór Seluinitów przeciwko kontroli Sharan nad regionem. Powinniśmy zbadać tę sprawę w Gospodzie Ostatnie Światło. Okej. Gildie Kamieniarzy. Kurde, ja nie wiem, czy tutaj powinniśmy jeszcze iść, nie? Ja bym się tutaj, kurde... Ajajaj, tyle dylematów. Tyle dylematów, ale chyba musimy, nie? Nic innego nie zrobimy. O, to są sztaby? Wygląda jakby to były sztaby jakieś, ale chyba. Ale dobra. A, to kamienie są, okej. A co to było? Zgnita cytryna, okej. Sejwik? See that symbol on the ground? This was a mason's guild. Corpses on display. Someone didn't appreciate the mason's stonework. Sztaba brązu, nice. O.
Dzinoberek? Skrzyneczka raz? Skrzyneczka raz, powiadam. Co? Minus 2 do życia? O, wy kurde. Czyli co, muszę zajść tędy znowu? O mój Boże. Idziemy. Idziemy. Nie doskoczę, nie ma szans. Czyli nie tędy droga. No. Zobaczmy tutaj tą gildię w środku. Dzień dobry. A tutaj tylko chciałem rzucić oczkiem, czy nie macie jakichś lutów fajnych. A na przykład tutaj jakieś obrazy, nie? Jak poza zasięgiem? Wait, what? Jak poza zasięgiem? Oddawaj mi ten obraz! Maybe I need more pockets. O! Okej! Torebka cieniu bulwy? Hej? Gdzie my to rzeźbimy? My dostali... To jest w alchemicznych? Nie? Nie? Ani? Okej. Dobra. Będziemy się zastanawiać. Tabliczka. Here lies the Grand Mason. His bones and lies exposed. Okej. A pile of crushed bones of varying shapes, sizes, and creatures. Nie. Nie, brak celu, dobra. Ty też nie. Direct me. No one stop me yet. Okay. Okay. To pewnie tak siak do alchemicznych, okej. Okay. Kiedy żelazo, nice. Tak wiemy, Karlak, że to dla ciebie jest. Nie musisz nam mówić. Might be useful.
jest grane. Widzę, dużo nacisnąłem. Tu jest właz pod ziemię. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo dobrze. Raczej nic nie ma. Elegancko. Nie. O. Oh. Okej. Okay. Jakaś winda. Dobra, jeszcze nie chciałem jej używać, ale spoko. Okej. Okay. Okay, okay. Dobra, co tu jeszcze mamy? Są też te drzwi, dobra. Mamy to tak zrobione. Okej. Okay. Tak, i to jest to. Dobrze, no to chodźmy teraz w dół. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kamieniołomy. Tu jest drabka jakaś. Na górę. A. Poza pochodniami nic nie ma. Dobra, to drabkę zostawmy sobie na później. Zobaczmy, z której strony wyjdziemy, a pewnie po drugiej stronie coś jest. Dobra. Proszę. Jakieś tajemne przejście. No i mamy. O, bardzo intrygujące. Tu jest dźwignia. Tatka murarza, okej. Okay. Gratuluję za zmianę tego miejsca, złodzieju. Twoja droga zakończy się tutaj. Złodzieju? Jeszcze mi powiedział. Świnia jedna. O. Jest i recepturka. To są jakieś notatki. Transkrypcja przesłuchania. Dobra, to możemy odesłać do obozu, tego nie potrzebujemy. To można dodać do towarów, to też jest nam zbędne w tym momencie. To
jest do bossu też, moim zdaniem. To też jest nam zbędne. W tym momencie to też mogę do bossu dać. Żeby się trochę odciążyć. Do obozu. Nice. 16 kilo ten. Tu mamy alchemia. Tu są balsamki, ucho hieny i co dostaniemy? Dobra, esencje, sole. Sublimaty. Zło, ta fiolka zawiera drobny proszek, który wygląda jak dym po potrząśnięciu, sypnięciu nim. O, to jest jakaś trucizna, tak? Tu są granaty, tu mamy nasze eliksiry, krowiej skóry. Gniew, okej. Ile możemy? 3, 8. Dobra, zostawimy się na te większe, moim zdaniem. Miksturki. Cyk. Pozłocona skrzynka, wzmocniona pozłocona, o. A tego nie idzie zburzyć? Tu coś jest, ale... Dobra, zapiszmy sobie. Okej. That might be worth a look. O, była pensja. 18. Dobra. No i pykło. Ale nic nie ma. A widać, że to jakieś mechanizmy były. Ewidentnie. Tu są drzwi jakieś. Najpierw sobie pozbieramy, później sobie będziemy czytać. O! Ajajajajaj. Tu. Nie,
nie idzie tak, dobra. Na co one, oni są? Na co ona odsyła na światłość? Okej, okej. To jest tylko lodowa. Kute. Nie mam nic, co bym mógł ich rzucić, nie? Tłuszcz, chwilkę kwasu. Oni są na kwas? Tak, chorzyć na kwas jest trochę, kurde. Okej, okej. Na dźwięk. Jest też, kurde. Dobra, ale rzucę. Co tam było? Wyssanie, co? W sensie, że było wyssanie cechy, kurde, nie? Ale bym się pociął. Wygaszenie, ha. Co to jest? Ouch. Dobra, moja tura, tak? Dobrze. Płoń w czeluściach, kurde. Dobra. O, już nie żyje? Gites? Gites. Dobra. Co to jest? Tu nic więcej na razie nie ma, dobra, dobra. Dobrze. A tu musiałbym healna walnąć. Co
Są dwa jeszcze cienie, tylko one są po drugiej stronie, nie? Heading there. Gdzieś tu idzie, dobra. Tu. Nice. Shall be done. What path lies before me? Czy nie idą? Nie idą w ogóle? Chyba nie idą. O ty kurde świnio, jednak jest. Gdzieś tu kurde się czai. Nice. Kurde, znowu w cienie wszedł. Zakichaniec jeden. Brak celu. Nie ma nic. To jest brak celu. Proszę, mamy cię. Uff. Za dwa, zawsze to coś. Moja tura, tak? Pomniejsza iluzja. Śledztwo, porażka. Teraz jest Gites. dobra. Still alive. So that's progress. You sense this one hid for days as the sounds of battle got closer and closer to town. You didn't even care who won so long as it ended. Taste the sour ale that once clung to this soul's breath. He was insensible when the shadows came for him. A happy, faded memory comes to you. A woman walking along a beach, holding hands with her husband to be. Nice.
Before the shadows, there was once a house full of warmth and children's laughter in this one's life. No more. No more. No more. Ludziska. Tak jest. Ale ja będę mykał ludziska, także to tyle. Dzisiaj z mojej strony 6 godzin mi w zupełności wystarczy. Będziemy kontynuować jutro. Jutro się widzimy w standardzie, więc godzina 19. Zapraszam serdecznie, więc dzięki wielkie za dzisiejszy dzionek, za te 6 godzin bitych przy Baldur's Gate'ie. Jutro oczywiście będziemy dalej kontynuować Baldur's Gate'a. To jest nieuniknione, że tak powiem. I zobaczymy, jak to tam dalej będzie się toczyć. Prawie 61 godzin, więc wynik jest całkiem niezły. Całkiem niezły wyniczek mam, a jeszcze bardzo sporo przed nami. Jak na drugi akt i 61 godzin. O, i to wiesz, początek drugiego aktu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będziemy cisnąć. Istnieje szansa, że w weekend wrócimy również do Jagged Alliance 3, ale zobaczymy, jak to też tam w praniu powychodzi, czy się bardziej wkręcimy w Baldura, w weekend też nie. Ale gdzieś tam właśnie też planuję do Jagged Alliance wrócić, z racji takiej, że tam za dużo nie zostało, może tam z 20 godzin i być może po prostu poświęcimy na to, taka mała odskocznia, żeby sobie coś urozmaicić w naszych rozgrywkach na strumyczku. No, także tak to by się zapowiadało. I niemniej, jeszcze raz dzięki wielkie, wam życzę dalszego miłego popołudnia oraz wieczorku i do zobaczenia jutro o godzinie 19, także trzymajcie się. Hej, hej.